gdybym miał realną władzę w Kościele, to bym se pozmieniał, nie? Bym zakazał tych wszystkich w ogóle tradycji, zwyczajów i tak dalej, poważnie. Ale wiem, mówiłem o tym w odcinku o władzy, że to nie o to chodzi. Bo to nie o to chodzi, że znowu ktoś sobie wymyśli, że będzie tak i tak. Ja bym był tylko kolejnym, który po prostu wprowadził swój własny pomysł. Nie, dlatego mam pytanie, jak to zrobić, żeby zejść z tego piedestału tego księdza po prostu latającego na chmurach, nie? Tego księdza, który to mi się zdarzyło autentycznie w pociągu, gdzie wychodziłem z ubikacji w pociągu, jakaś pani widząc mnie wychodzącego z ubikacji, a byłem akurat w habicie, zapytała, Boże, to ksiądz Sika? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejnym tematem, który ojciec Adam VI zaproponował do dyskusji o Kościele, jest kapłaństwo. Myślę, że na pewno warto o tym temacie rozmawiać. Zapraszam. Na wstępie zaznaczę, że dla naszego założyciela, arcybiskupa Lefebvre'a, kapłaństwo było, można powiedzieć, oczkiem w głowie. Głównym tematem jego życia, jego wielka misja to było właśnie formowanie kapłanów. W tym celu powstaje Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, aby formować dobrych, świątobliwych kapłanów. Taki był jego zamysł, taki był jego cel. Teraz posłuchajmy, co na ten temat mówi ojciec Szóstak. Ten dzisiejszy odcinek będzie, tak jak już wspomniałem, jednym z takich odcinków, gdzie rzeczywiście czuję się trochę otumaniony, dlatego że bardzo trudno jest mi rozeznać, jakby gdzie jest właściwa ścieżka. Chodzi mi o doświadczenie i poczucie kapłaństwa i o to, jak się to kapłaństwo odbiera. Bardzo głęboko w to wierzę, że Pan Jezus wybiera ludzi, proponuje im pewną drogę i przekazuje im dary nie mieszczące się w głowie. Więc mówię, z jednej strony rozumiem naprawdę niewiarygodność tego daru. Sam kiedy sobie pomyślę, że staję przy ołtarzu i że Pan Jezus, no nie chcę powiedzieć, dał mi taką moc, bo to nie ja mam tę moc, tylko On ma tę moc, ale mną się posługując. Dał mi tę zdolność, że mogę przywołać Ducha Świętego i kawałek chleba i trochę wina staje się ciałem i krwią. Nie pojmuję wielkości tego daru. Ale z drugiej strony, czy myśmy tego nie przełożyli trochę na tego człowieka, który to dostał? Czy w wyniku takiego myślenia, nawet jeżeli nam nie o to chodzi, to jednak nie robi się takie coś, że stworzyliśmy pewnego rodzaju nadczłowieka, pewnego rodzaju inny rodzaj człowieka, no bo w końcu księdza, kapłana. Przecież on jest wybrany, namaszczony, posłany. Że na początku są te wszystkie przywitania. Witam szanowne eminencje wszystkich biskupów, witam wszystkich kapłanów, witam wszystkie siostry zakonne. No i na końcu ogon, witam wszystkich wiernych świeckich. Co to w ogóle jest, kochani? Kochani, strój duchowny. Wiem. Jest coś złego w nim? No nie ma. Ja w ogóle bardzo kocham habit dominikański. Uważam, że mamy najfajniejszą kieckę w ogóle ze wszystkich tych zakonów. Nie ma lepszej. Ale uwaga, kochani. Przez to, że myśmy wyróżnili duchowieństwo strojami, to cośmy zrobili? Ja wiem, to ma być znak królestwa, to ma być znak tego, że Bóg jest w świecie. Ja to wszystko rozumiem, kochani. Naprawdę, z jednej strony to rozumiem. Ale z drugiej, zobaczcie, jak się potem mówi o kapłańskich szatach. To jest jakieś pomylone. Kochani, te wszystkie zewnętrzne rzeczy, te wszystkie takie rytuały, które żeśmy nadali, te wszystkie, myślę, że też tego macie dość, tak? Te wszystkie laurki, wierszyki, hymny pochwalne na cześć. No toż to jest poplątanie z pomyleniem. Ja nie ukrywam, że nie znoszę większości kościelnych uroczystości. Dlaczego? Nie dlatego, że oczywiście powiedzą mi, napiszą we wszystkich gazetach, ten po prostu nie kocha Eucharystii. Nie, tylko nie mogę tej całej otoczki znieść. A zawsze na tych wszystkich uroczystościach jest zawsze taka ogromna część liturgiczna, chociaż ona nie ma nic wspólnego z liturgią, która się nazywa procesja z darami, nie? Tylko zauważycie, że w tych darach jest zawsze 30 darów i tylko dwa to są chleb i wino, a reszta to jest kółko różańcowe takie i niesie w darze, tam nie wiem, kupili mu złotą różę, ci mu kupili obraz i ta procesja trwa po prostu 20 minut, bo ci mu w darze przywieźli to, a ci tamto. Kochani, wiem, że mi w tym wszystkim powiecie, ale to jest przecież docenienie kapłaństwa, docenienie pięknej Eucharystii, że mamy takie dary wielkie. Przepraszam, no. Pitu, pitu. Najpierw ojciec Szóstak zaznacza,
że temat jest szczególnie trudny, że sam do końca nie wie, co należy z nim zrobić. Mówię o tym, że faktycznie jest to wielki dar, kapłaństwo jest wielkim darem, ale czy przypadkiem nie przekładamy tego wielkiego daru za bardzo na tego człowieka, który ten dar otrzymuje? Później w drugiej części, jest jakby druga grupa tych cytatów, które wybrałem, ojciec Szóstak zwraca uwagę na różnego rodzaju, jego zdaniem, problemy i moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym wymieszaniem różnych problemów, czasami nie bezpośrednio związanych ze sobą i mam wrażenie, że problem polega tutaj na tym, że te różne sytuacje, te różne rzeczy, które ojciec opisuje, czasami powinny być w różnych kategoriach, należą do różnych kategorii problemów. I myślę, że stąd jest ojcu szczególnie trudno znaleźć jedną odpowiedź, bo po prostu szuka jednej odpowiedzi na kilka pytań. Pierwsza rzecz, którą skomentuję, to są kwestie stopni honorowych, prałaci, infułaci i tak dalej. Dla ojca Adama wydaje się, że jest to coś jakby niepotrzebnego, coś co przekłamuje w ogóle patrzenie na człowieka. Wydaje mi się, że jest to przesadzone, że mamy tutaj do czynienia z pewną przesadą ze strony ojca Szóstaka. To, że Kościół pragnie uhonorować jakichś swoich kapłanów za jakieś szczególne osiągnięcia, udzielając im pewnych tytułów honorowych, które są związane czy to z jakąś funkcją, czy to z pewnymi przywilejami wśród duchowieństwa. Nie widziałbym w tym żadnego wielkiego problemu. Problem może się pojawić wtedy, gdy staje się to głównym tematem życia kapłanów. To znaczy, gdy staje się to rzeczą taką bardzo ważną i gdy dla kapłanów te stopnie honorowe stają się czymś takim wielkim, takim może nie głównym, ale jednym z głównych zadań życiowych, żeby takie tytuły osiągać, wtedy faktycznie bez wątpienia jest tutaj coś nie tak, natomiast jest coś nie tak wtedy w podejściu do tego, a nie w samym fakcie, że Kościół nagradza za jakieś osiągnięcia swoich kapłanów, wyróżnia swoich kapłanów za to, że czegoś tam dokonali, że w jakiś sposób w czymś się szczególnie sprawdzili, że obejęli stanowisko związane ze szczególną odpowiedzialnością. Nie ma w tym jakby zasadniczo, co do istoty rzeczy, nic szczególnie złego, natomiast faktycznie nie powinno tak być. Nie jest to zgodne z nauką Pana Jezusa, czy w ogóle z moralnością. Tak? No, to jest jedno i to samo w zasadzie. Z moralnością katolicką, z nauką Pana Jezusa nie byłoby zgodne, gdyby chcieć tego szukać. Tak jak święty Piotr mówi, nie macie, nie zostaliście ustanowieni jako starsi po to, to taka parafraza, aby uciskać jedni drugich, ale po to, aby stać się tą formą tej trzody w swojej duszy. Formą, czyli abyście wy byli dla nich wzorem, abyście wy ich formowali, ale poprzez swój przykład, poprzez swój wzór. To jest bardzo piękne, pięknie jakby streszczone, podsumowane zadanie kapłana, biskupa. Po to zostali ustanowieni jako przełożeni, aby formować poprzez swój przykład, poprzez to, jak żyją. To nie ma być rodzaj właśnie wyścigu o jakieś stanowiska, tylko ten, kto zostaje w jakiś sposób wyniesiony w hierarchii kościelnej, ma tym bardziej starać się o to, aby dawać przykład innym. Wyniesienie ma służyć temu, aby wynieść, aby pokazać tą osobę jako przykład pewnej cnoty, przykład świątobliwego życia. I Kościół powinien mieć właśnie w tym interes, żeby takie osoby pokazywać, stawiać na piedestał, czynić ich prałatami, biskupami. Takie osoby, które faktycznie można postawić na piedestał, o których można powiedzieć, że to jest forma gregis ex animo, że to jest właśnie taki człowiek, który jest takim wzorem, wzorem dla chrześcijan, dla tej trzody, który naprawdę daje przykład innym. A więc sam fakt istnienia takich stopni moim zdaniem w ogóle nie jest rzeczą niebezpieczną. Jest niebezpieczne, gdy staje się to wyścigiem o jakieś tytuły, gdy staje się to samo w sobie istotne. To jest mocno powiązane z tematem pierwszym, to znaczy z tematem władzy w Kościele. Jak już wspomniałem, takie świeckie pojmowanie władzy prowadzi do tego, że kończy się to takim korporacjonizmem, takim podejściem, że to my właśnie uciskamy, że my dominujemy, że my jesteśmy władcami. Natomiast tak długo, jak panuje faktycznie
chrześcijański, katolicki duch wśród hierarchii, wśród duchowieństwa tak długo. Nie powinno być tutaj tego problemu i zadaniem wyższego duchowieństwa jak najbardziej powinno być, aby tego pilnować. Mamy też do czynienia tutaj z bardzo dziwnym cytatem, mianowicie kapłańskie szaty wydają się być ojcu pomylone. Tutaj naprawdę bardzo mocno się nie zgodzą. A więc to, że kapłani noszą, czy w ogóle osoby duchowne noszą strój duchowny, jest rzeczą niezwykle pozytywną, niezwykle potrzebną i dzisiaj niezwykle tego brakuje. Dlaczego? Gdy wychodzimy do świata i właśnie w stroju duchownym, jak mówił święty Franciszek z Asyżu, przecież ten tak pokorny, taki wzór cnót, on twierdził, że to jest kazanie, że to jest nasze kazanie, gdy wychodzimy do ludzi w habicie. Oczywiście, że tak. Ludzie chcą, potrzebują, katolicy potrzebują widzieć, że są osoby, które mają tą odwagę, żeby wyjść, żeby przyznać się do Pana Jezusa. Tak, ja poświęciłem moje życie, całe moje życie Panu Jezusowi. I to wcale nie jest jakiś klerykalizm, unoszenie się dumą, gdy ja wychodzę w sutannie. Wręcz przeciwnie, dzisiaj, gdy człowiek wychodzi do miasta w sutannie, to raczej naraża się na to, żeby być zwyzywanym, raczej naraża się na przemoc, przynajmniej słowną. My w Bractwie Świętego Piusa X chodzimy nieustannie w sutannie. Wiem z doświadczenia, jak to jest. Zdarza się czasem, że ktoś jest właśnie, ludzie są szczęśliwi, że dziękują za to, że chodzę w sutannie. To jest bardzo miłe, bez wątpienia. Widzę, że czasami ludzie są tym zbudowani, tak, że tutaj mamy księdza, że ksiądz pokazuje, że nie wstydzi się Pana Jezusa, ale zdarzają się też ludzie, którzy właśnie pałają nienawiścią i dosłownie albo wyzywają, albo przychodzą prawie, że do przemocy fizycznej. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mnie ze względu na sutannę uderzył, ale były już takie sytuacje, gdzie niewiele brakowało, gdzie osoby podchodziły bardzo agresywnie, bardzo blisko, oczekiwały tylko na jakiś bodziec, żeby do takiej przemocy doszło. Także jak najbardziej wiąże się to z pewnym ryzykiem, jest to pewne dawanie świadectwa i moim zdaniem jest to bardzo piękne dawanie świadectwa. Jest to właśnie wychodzenie z Ewangelią do świata. W ten sposób dajemy piękne świadectwo, głosimy kazanie. Pokazujemy, my oddaliśmy całe nasze życie dla Pana Jezusa. To jest to wyzwanie wobec tego świata. Warto jest oddać to wszystko dla Pana Jezusa. Warto jest poświęcić swoje życie Panu Jezusowi. My się tego nie wstydzimy, my chcemy to pokazać. I prawdziwie katolickie społeczeństwo powinno mieć właśnie mnóstwo kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych na ulicach. To jest piękne świadectwo wiary społeczeństwa, to jest bardzo potrzebne i co do zasady moim zdaniem nie ma to nic wspólnego z klerykalizmem, z wynoszeniem się takiego duchowieństwa. Takie rzeczy można znaleźć, natomiast w dzisiejszych czasach noszenie stroju duchownego w ogóle temu nie sprzyja. Raczej trzeba mieć odwagę, żeby wejść do supermarketu w sutannie. Gdzieś tam właśnie teraz jestem na południu Polski, tutaj jest bez wątpienia dużo lepiej, ale właśnie i tutaj niedawno zdarzyło mi się, że zostałem zwyzywany. Właśnie dlatego, bo byłem rozpoznawalny jako osoba duchowna i pamiętajmy, co mówią nam dzieje apostolskie. Apostołowie, gdy zostali ubiczowani, to odchodzili radośnie, bo mogli coś wycierpieć dla imienia Pana Jezusa. Ojciec Szóstak mówi również o tym, że nie może znieść całej tej otoczki, mając na myśli różne wielkie uroczystości, gdy przyjeżdża biskup i gdy jest tam mnóstwo różnych ceremonii niezwiązanych bezpośrednio z Najświętszym Sakramentem, z mszą świętą. Faktycznie często takie uroczystości przybierają taką, powiedzmy, że mocno świecką formę. I tutaj zwracam na to uwagę, że w tradycyjnej liturgii jest tego znacznie, znacznie mniej. Przede wszystkim w samej liturgii nie ma żadnych elementów właśnie przywitań, podziękowań, długich procesji z darami. Również nie ma w starej liturgii. Zwracam na to uwagę, że tutaj stara liturgia właśnie jest ukierunkowana na Pana Boga, a nie na człowieka. Tutaj bez wątpienia właśnie reforma liturgiczna z racji, że jest bardziej ukierunkowana na człowieka, jest podatna również znacznie bardziej na tego typu patologie, na przestawienie się z Pana Boga na człowieka, również w tym aspekcie, powiedzmy, takim społecznym. To znaczy, że jak przyjeżdża ktoś ważny, to że właśnie trzeba go tam powitać w ten i w ten sposób i trzeba to zrobić w taki i w taki sposób i każdy tam czyta podziękowania i mówi się różnych tysiąc rzeczy niezwiązanych z samą mszą świętą. W tradycyjnej liturgii
Do mszy świętej się już nic nie wsadza, nic się nie wtyka. Msza święta ma bardzo konkretny, określony rytm. Jest piękny, uroczysty, całkowicie ukierunkowany na Pana Boga i to jest moim zdaniem odpowiedź na te wątpliwości ojca Adama, jeśli chodzi o uroczystości. Po prostu trzeba je zrobić po katolicku, czyli teocentrycznie. Ukierunkować całkowicie na Pana Boga, co stara liturgia robi, a czego nowa liturgia nie robi. Podsumowując, kilka spraw moim zdaniem ojciec ocenił niewłaściwie, na przykład kwestię stroju liturgicznego. W ogóle nie jest to przejaw jakiejś pychy w dzisiejszych czasach, raczej wymaga to samozaparcia, żeby wyjść na ulicę w stroju duchownym. Moim zdaniem jest to piękne świadectwo oddania swojego życia dla Pana Jezusa. Uważam to za rzecz wartościową, piękną, piękne świadectwo naszej wiary, naszego poświęcenia się Panu Jezusowi. Podobnie jeśli chodzi o same wyrazy szacunku wobec kapłaństwa, całowanie rąk prymicjanta. Co do zasady jest to wyraz szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Kapłan swoimi dłońmi dotyka Pana Jezusa. Właśnie w tradycyjnej liturgii wszystko, co ma bezpośredni kontakt z Najświętszym Sakramentem, to musi być konsekrowane, to musi być poświęcone. To są rzeczy, z którymi obchodzi się z największą czcią. I tego pozostałością jest to całowanie kapłańskich dłoni właśnie na przykład w trakcie błogosławieństwa prymicyjnego. Oczywiście, że chodzi o szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, wobec kapłaństwa i odpowiednia formacja kapłańska jak najbardziej powinna do tego doprowadzić, że kapłan się nie unosi z tego powodu, że o, jaki to jestem teraz wspaniały, ludzie będą mnie po rękach całowali i jak to w ogóle jest super. Po to jest formacja kapłańska, żeby nauczyć kapłana tego, żeby on darzył niezwykłym szacunkiem kapłaństwo, jednocześnie pojmując siebie jako tego ostatniego grzesznika. Kościół robił to przez tysiące lat i co do zasady jest to osiągalne i jest to właściwe, to znaczy uczyć wszystkich i samych kapłanów i ludzi tego wielkiego szacunku wobec Najświętszego Sakramentu, również wobec kapłaństwa, a jednocześnie pogardy wobec swoich grzechów i silnej chęci do walki z nimi właśnie również, jeśli chodzi o samego kapłana. Pewne problemy ojciec zauważa, jak moim zdaniem słusznie, problemy właśnie nowej liturgii, które wynikają z tego, że koncentruje się ona na człowieku. Jak już wspomniałem wcześniej w poprzednich materiałach na ten temat, moim zdaniem współczesna hierarchia jest zeświadczona, dlatego że formacja kapłańska jest zeświadczona, to znaczy nie koncentruje się na walce ascetyczno-mistycznej, na walce z naszymi przywarami, grzechami. Ze względu na zmiany w formacji kapłańskiej nie ma wystarczająco podkreślonego tego aspektu walki. Nie jest to odpowiednio wypracowane. Te zdolności, cnoty nie są odpowiednio wypracowane. Walka została, powiedzmy, że zepchnięta gdzieś tam na drugi plan, walka duchowa, walka z grzechem. I to prowadzi siłą rzeczy do pewnego zeświadczenia, do człowieka, jeśli człowieka nie nauczy się walki duchowej, tradycyjnej, katolickiej duchowości, to ten człowiek albo po prostu nie będzie miał prawdziwego życia duchowego, czyli nie wypracuje w sobie cnót, albo będzie miał jakieś tam substytuty właśnie w rodzaju wzbudzania emocji, szukania tych emocji w jakichś tam ruchach charyzmatycznych, albo pójdzie w jakiś inny substytut, powiedzmy w duchowość, gdzieś tam bardziej protestancką. A więc zarzucenie tradycyjnej ascetyki i mistyki w seminariach prowadzi do zeświadczenia duchowieństwa, a wtedy, jeśli mamy zeświadczone duchowieństwo, no to bardzo łatwo te urzędy i wszystkie te honory, te tytuły honorowe, wszystko to bardzo łatwo może stać się takim władza, stać się okazją do uciskania innych, tytuły honorowe do wynoszenia się i mamy właśnie ten obraz patologii, o którym ojciec Szóstak mówi. Później, gdy pojawiają się pewne zbrodnie, oczywiście człowiek, który nie wyrobił w sobie cnót, taki człowiek łatwo może dopuścić się najpierw mniejszych grzechów, większych, coraz większych, aż dojdzie do wielkich zbrodni i wtedy człowiek, który właśnie nie wypracował w sobie cnót, nie walczył ze swoim grzechem, a jednocześnie wyszedł gdzieś tam na szczyty stanowisk kościelnych,
No, łatwo może wejść w taki, nawet jeśli sam nie dopuścił się żadnych zbrodni, to moim zdaniem łatwo może wejść w taki tryb, no dobra, chronimy naszych, bo to są nasi, tak, to jest korporacja, która mnie wyniosła wysoko, no jednocześnie gdzieś ta motywacja religijna wciąż jest, to przecież święty kościół i tak dalej, no to my tak chronimy, bronimy i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nie ma prawdziwej, tradycyjnej, katolickiej ascetyki i mistyki w seminariach. To jest główny problem, to prowadzi do tego, że hierarchia czy władza deprawuje, że tytuły honorowe deprawują i tutaj mamy faktycznie bardzo poważny problem. Moim zdaniem jedną z głównych przyczyn jest właśnie to brak tradycyjnej katolickiej ascetyki i mistyki w seminariach, czyli innymi słowy światowy duch, który wszedł do kościoła i który przejawia się również brakiem noszenia stroju duchowego. To również jest piękny element walki duchowej, pokonywania samego siebie, dawania świadectwa. A więc tutaj uważam, że ojciec zauważa pewne problemy, ale po części wskazuje jako rozwiązania, czy jako propozycje pewnych rozwiązań, rzeczy, które jeszcze bardziej by ten problem pogorszyły, jak na przykład właśnie kwestie porzucenia stroju duchownego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.